Jeżeli często męczy Was zapalenie dróg moczowych, nerek, pęcherza, to ten filmik jest dla Was. Podam Wam wspaniały, naprawdę wspaniały sposób, żeby przeciwdziałać wszelkim zakażeniom dróg moczowych, a nawet je z powodzeniem wyleczyć, wyeliminować, żeby poszły sobie od nas jak najdalej. Bowiem nie są to miłe dolegliwości, bolesne, uprzykrzające życie i jeżeli macie częste dolegliwości ze strony układu moczowego, to pewnie również często bierzecie antybiotyki. No bo co innego może lekarz przepisać na dolegliwości ze strony układu moczowego? No tylko i wyłącznie antybiotyki. Ale ja tutaj Wam nie będę wciskać żadnych tabletek, absolutnie, bo ja jestem daleka od tego. Ja wyłącznie powiem Wam o zupełnie naturalnej i skutecznej terapii, którą może sobie zafundować każdy z Was. A o co właściwie chodzi? No nie będę zbyt oryginalna, bowiem o tym wie się od dawna, ale przedstawię Wam, w jaki sposób to działa i jak należy do tego podejść. A chodzi mi oczywiście o żurawinę. Liczne badania potwierdziły, że żurawina wykazuje doskonałe działanie właśnie w zapaleniu pęcherza moczowego, chorobach nerek i układu moczowego. A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ powodują one zwiększenie kwaśności moczu, a szczególnie kwasu hipurowego, który zwalcza bakterie. Ponadto zawierają one pewne substancje wspomagające oczyszczanie układu moczowego z bakterii. Co ciekawe, owe substancje zostają wchłonięte podczas trawienia i do moczu przechodzą bez zmian. W drogach moczowych otaczają komórki ścianek moczowodów i pęcherza oraz same bakterie, którym uniemożliwiają przyleganie do ścian komórek układu moczowego. Bakterie nie mają możliwości zagnieżdżenia i nie mogą spowodować infekcji. Zostają wypłukane, nie czyniąc szkody, a tym samym nie powodując zapalenia dróg moczowych. Te cudotwórcze substancje to proantocyjanidyny, PAC, czyli związki z grupy flawonoidów. Ów mechanizm działania jest bajecznie prosty, a przy tym szalenie skuteczny wobec większości powszechnych bakterii powodujących zapalenie dróg moczowych, w tym nerek, gruczołu krokowego i całego przewodu moczowego. Najstarsze doniesienia naukowe o leczniczych właściwościach żurawiny pojawiły się już w 1683 roku. Indianie z Nowej Anglii wykorzystywali żurawinę do leczenia ran i zakażeń krwi, a jej liście przeciw biegunkom, zaburzeniom układu moczowego czy nawet w leczeniu cukrzycy. Właściwości soku żurawinowego od wielu lat poddawane są wielu badaniom naukowym. Przykładowym i często przytaczanym badaniem jest eksperyment doktora Probdomusa Papasa, profesora urologii klinicznej ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu w Tufts. Przez okres 3 tygodni pacjenci z ostrym zapaleniem dróg moczowych otrzymywali około 0,5 litra soku żurawinowego dziennie. U 53% nastąpiła znaczna poprawa, u 20% umiarkowana. Natomiast po 6 tygodniach u 17 pacjentów nie stwierdzono żadnych objawów zakażenia. Jaka zatem dawka jest najlepsza? Przekazy ludowe oraz medycyna zalecają około 2 filiżanek soku żurawinowego dziennie, choć w badaniach doktora Kilbourna działania korzystne były widoczne po dawce 0,5 filiżanki dziennie. Doktor Sobota uważa, że 2 filiżanki dostatecznie wzbogacają mocz w substancje zwalczające bakterie i taka dawka jest najbardziej skuteczna. Najlepszy jest sok ze świeżych żurawin, ale to ciężko dostępny luksus. Na szczęście w sprzedaży są dostępne soki ekologiczne.
I co bardzo ważne, że żurawina nie działa na każdego tak samo. To weźcie pod uwagę. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, nie u wszystkich przechodzą do moczu substancje aktywne. Po drugie, zapalenie dróg moczowych może być spowodowane bakteriami niewrażliwymi na działanie proantocyjanidów. Istnieją setki różnych łańcuchów bakterii E. coli, która jest jedną z powszechniejszych występujących w układzie moczowym. W badaniach doktora Soboty wrażliwych było 60 szczepów bakterii. Jeśli więc za infekcję odpowiedzialny jest szczep odporny na działanie żurawiny, to należy wybrać inny sposób leczenia. Dowiedzieć można się o tym poprzez próby i obserwacje objawów i reakcji na działanie żurawiny. Ważnym jest również uświadomienie sobie, że jeżeli infekcja jest w pełnym rozkwicie, żurawina może nie wystarczyć do jej zwalczenia. Sprawdza się ona najlepiej, hamując chorobę w zarodku, we wczesnym jej stadium. Zupełnie jak w starym porzekadle, gdy wypijesz szklankę soku, lekarza ujrzysz najwyżej raz w roku. W sumie to i tak dużo. Tak więc żurawina i sok z niej najlepszy jest jako środek profilaktyczny, szczególnie dla osób podatnych na infekcje i zapalenie dróg moczowych. U takich osób często dochodzi do nawrotów choroby, więc zapobieganie jej w ten naturalny sposób jest kapitalnym wyborem. Jeśli jednak bakterie zdążyły się już osiedlić i w pełni rozwinąć, może to być zbyt mało, aby zażegnać infekcję. Dalszy jej rozwój może spowodować poważne uszkodzenie układu moczowego, w tym samych nerek. W takim wypadku nie ma co zwlekać z wizytą u lekarza. Jak widać, żurawina ma świetne działanie ochronne na układ moczowy, jednak nie tylko. Ze względu na bogactwo i różnorodność związków oraz antyoksydantów, jej owoce świetnie zabezpieczają przed działaniem wolnych rodników i reaktywnych form tlenu. Dlatego też, jeżeli należycie do osób podatnych na wszelakie zapalenia dróg moczowych, koniecznie zaprzyjaźnijcie się z żurawiną, a wyjdzie to Wam na zdrowie. Nawet jeżeli nie jesteście w gronie takich osób, picie soku z żurawin przysłuży się Wam na dobre, zadba o świetną formę, zdrowie i urodę. A może już o tym wiedzieliście i pijecie sok z żurawiny? Dajcie znać w komentarzach. Serdecznie pozdrawiam i pa, pa!